Byli ze sobą już bardzo długo. Kiedy wychodził, zamykał ją chutką. Wracał do domu, to śmierdział wódką. Często pracował, wydając brutto. Nie ufał jej i wierzył postęp. Miał lekkiego skiza, może i dobrze. Przyszedł do domu na wielkiej piździe. Wcześniej wyważył drzwi z kopa na windzie. Stało się właśnie, kłódki nie było. Musiała mieć kluczyk, się porobiło. Czyjeś buty w holu na zewnątrz. Pada, jest mokro, jak tu nie przekląć. Sumi mu w głowie, wleciał przez hol. Jest już w salonie i widzi go. On rozebrany, zapina ją. Gospodarz zaskoczony, rozpoznał go. Jego przyjaciel, największy twardziel. Kradł razem konie już w pierwszej klasie. Nie myśląc dużo, rozjeżdżał się po chacie. Złapał za nóż, bo tacak w szufladzie. Zaraz przekonamy się, jaki z niego twardziel. Nie myśląc, rzucił się podrżnąć gardziel. Jebał 15-36 noży. Przyjaciel więcej niestety nie pożył. Krew ma na sobie i wszędzie wokół. Ją dorwał paraliż, on jest w amoku. Dotarło do niego, co zrobił właśnie. Popatrzył na nią, usiadł bezwładnie. Odpalił komputer, zamawia bilet. Do kraju z wyspy, wróci za chwilę. Ona bezwładnie siedzi w szoku. On dzwoni do Molaru. Oddycha głęboko. To jest horror. Co? Kto? To? Poszukaj recepty na to całe zło. To jest horror. Co? Kto? To? Poszukaj recepty na to całe zło. Zaglądam do duszy nie swojej dzisiaj. Zobaczę tam to, czego sam nie chcę wybaczyć. Czasem zdarza się, nie każdy jest szczery. Nie traktuj poważnie złej ludzkiej maniery. Nigdy nie rób tak, chłopaku. Nigdy nie postępuj tak, unikaj awantur. Nie pójdź ze zła, każdy nosi je w sobie. Powiedz, co nie zrobisz, podobnie człowiek. To jeszcze nie koniec tej opowieści. Znajomy z Monaru mówi, przyjeżdżaj. Coś pomyślimy, coś pomożemy. Zachowaj spokój i wszystko przemyśl. Prywatna tragedia właśnie się stała. Nie można cofnąć tego i wara. Zamówił bilet na samolot. Za 4 godziny będzie odlot. Teraz tylko trzeba się ogarnąć. Pozbyć śladów krwi i w łeb nie palnąć. Jego kobieta siedzi w milczeniu. Być może w strachu patrzy na niego. W końcu się ubrał i wyszedł z domu. Nieco trzeźwiejszy, bo sam był w szoku. Wyjechał na lotnisko i wsiadł samolot. Nie było problemów, nie mówiąc nikomu. Czeka na niego już znajomy, z którym kontaktował się przez telefony. Czeka i czeka, jego nie ma. Niepokój narasta, więc szuka człowieka. Wykonał parę telefonów. Prześledził lot i wsiadł samochód. Objechał wszystko dookoła. Nie napatkał go i w zamęt popadł. Na następny dzień przeczytał w prasie. Odcięto kolesia z mostu pod lasem. Na faktach historia, tak bywa z życiem. Psycha oberwała tak mu się na życie. Przebrane opowieści za kratkami. Dwóch facetów nie ma między nami. Posłyszałem gdzieś tą całą historię. I teraz tu robię horror w głowie tobie. To jest horror, co? Kto? To? Poszukaj recepty na to całe zło. To jest horror, co? Kto? To? Poszukaj recepty na to całe zło. Zaglądam do duszy nie swojej dzisiaj. Zobaczę tam to, czego sam nie chcę wybaczyć. Czasem zdarza się, nie każdy jest szczery. Nie traktuj poważnie złej ludzkiej maniery. Nigdy nie rób tak, chłopaku. Nigdy nie postępuj tak, unikaj awantur. Nie pójdź ze zła, każdy nosi je w sobie. Powiedz, co nie zrobisz, podobnie człowiek. To była prawdziwa historia, ziomuś. Taki horror prosto z życia wzięty. Patrz uważnie pod nogi. Patrz, co przyniesie życie, łap to, bierz to. Trzymaj się prostego kursu, obyś nigdy nie zboczył z niego. Ziomeczku mój, nigdy.